Natomiast ja uważam, że ta książka jest potrzebna. Ta książka jest potrzebna tu i teraz. I nie kryję, że potrzebna była mnie przede wszystkim, tak mówiąc nieskromnie, napisałem ją w dużym stopniu dla siebie. Dlatego, że miałem takie poczucie po katastrofie smoleńskiej i po tych wszystkich zmianach, że no moja przygoda z IPN-em się kończy. No ale zrobiłem to też nie tylko z przyczyn osobistych. Uważam, że nie byłem w stanie oczywiście przewidzieć, że ta książka się ukaże w takim właśnie momencie jak teraz, ale chciałem też, nie kryję, zainicjować debatę nad przyszłością IPN-u. Oczywiście było już wiele takich debat, no ale teraz jesteśmy jakby w nowym momencie. Za chwilę, mam nadzieję, będzie nowy prezes. I na tym się sprawa nie skończy, bo moim zdaniem po wyborach prawdopodobnie wróci sprawa nowelizacji ustawy o IPN-ie. No i chciałem też przedstawić swój punkt widzenia w tej sprawie wynikający z 10-letnich doświadczeń. No i myślę, że to wzbudzi emocje, już pewne budzi, bo ja tam stawiam dość radykalnie pewne propozycje, które z oczywistych względów się wielu ludziom mogą nie spodobać. Antoni się już podsłuchiwa moją opinię. Zdradzę Państwu taką tajemnicę IPN-owską, że na czwartym piętrze w toalecie męskiej, jak są przerwy w posiedzeniu kolegium, a obecnie rady, to ci, którzy palą, chodzą tam na papierosa. No i było tak i dzisiaj, wyszliśmy na papierosa z trzech palaczy, ale zawsze tam dołączają niepalący też, bo tu jak palacze ciekawie rozmawiają. No i właśnie zeszło na książkę Antoniego, wszyscy ją szalenie chwalą, już bardzo ją chwalą, nagle otwierają się drzwi od toalety i wychodzi Antoni, który wszystko słyszał za tymi drzwiami. To jest bardzo dobra książka, po prostu jest dobrze napisana i to jest w książkach najważniejsze, bo temat może być miałki, bohater może być nijaki, ale jeżeli się dobrze napisze, to ze wszystkiego można wycisnąć coś interesującego. Więc książka jest dobrze napisana. Widać, to jest naprawdę osobista historia, ale nie prywatna historia. Bo to jest IPN widziany przez autora, który był jednocześnie częścią tego IPN-u. Trochę mi zabrakło w niej, że tu jest za mało Dudka w tej książce. Za rzadko o sobie pisze. Czym się nie wiadomo, czym on się zajmował, tam, co on knuł, z kim spiskował, z kim był przeciwko komu, gdzie tam, jakie były jego funkcje. Pozytywem tej książki jest, mimo osobistego charakteru, jednak takie poczucie istnienia pewnego dystansu wobec przedmiotu jako całego. I wobec poszczególnych osób. W zasadzie nie ma tam spośród tych głównych dwóch bohaterów takiej wyraźnego, że jeden był czarny, drugi biały, jeden dobry, drugi zły, jeden mądry, drugi głupi. Jest tam parę takich lekko szwarc charakterów w tej książce, ale w zasadzie nie, po pierwsze nie tak dużo, po drugie właśnie jakiś taki drugoplanowy. To znaczy, jeśli Antoni Dudek wykazuje w wielu miejscach no, taką bardzo, bardzo, bardzo głęboką jednak hipokryzję i sprzeczności w rozmowaniu obozu antylustracyjnego z Gazetą Wyborczą na czele, to myślę, że to są fragmenty jednak ostre, to nie są fragmenty ugrzecznione. Ale z kolei, kiedy polemizuje w kilku miejscach i wykazuje absurdalność rozmaitych tez i twierdzeń Antoniego Macierewicza, to też idzie w poprzek, też idzie pod prąd i też jakaś inna z kolei grupa, czy jakieś inne środowisko mu tego nie daruje. Nie pomoże to, że w wielu sprawach jest z tymi ludźmi blisko, czy jest jakoś tam z nimi zgodny. Więc ja myślę, że ta książka jednak trafia w rozmaite czułe punkty. Natomiast oczywiście jest książką, która żadną poprawność polityczną, czy tą mainstreamową, czy tą antymainstreamową się do końca wpisać nie da, prawda? Myślę, że dla jednych jednak będzie szokiem, że po tych 20 w tak w sumie sporu, ale powiedzmy 10 czy 11 z punktu widzenia istnienia IPN-u. Antoni Dudek podtrzymuje zasadnicze racje dotyczące rozliczenia PRL-u i lustracji. No ale i to jest i to, i to, i to, i to, i to
mocno brzmi, ale jeszcze dla innych portret Janusza Kurtyki, aczkolwiek jest on bardzo, bardzo ciekawy, zniuansowany i w sumie jednak jakoś życzliwy, no będzie jednak też szokiem. Myślę, że prezes Kieres też nie będzie zachwycony tą książką, ale on, mam wrażenie, że jego portret jest w sumie nawet bardziej krytyczny niż Janusza Kurtyki. Wydaje mi się, że ja to piszę w wielu miejscach, że w samą istotę IPN-u był wpisany konflikt. To jest zresztą jeden z zarzutów, który stawiam pierwszemu prezesowi, profesorowi Kieresowi, który moim zdaniem do końca nie przyjmował do wiadomości, że właśnie stoi na czele instytucji, w której istotę jest wbudowany bardzo mocny konflikt i on musi stanąć po stronie tego konfliktu, jakąś zajęcie i stanowisko w tym konflikcie, bo jest prezesem no właśnie tego instytutu, który jest przedmiotem tego konfliktu. On tego unikał, podczas gdy jego następca przyjął diametralnie odmienną strategię. Nie tylko uważał, że konflikt jest oczywisty, że się z nim zgadzam, tylko uważał, że trzeba po prostu stanąć no, na biegunowo ostrych pozycjach. I moim zdaniem tu jest to, opisuje w wielu przypadkach, robił rzeczy, które ten konflikt potęgowały, a nie musiał ich robić. Co nie znaczy, że tego konfliktu by nie było, gdyby ich nie robił. Oczywiście, że on by był. Natomiast oczywiście jest wiele wątków, które pominąłem z bardzo różnych powodów. Właśnie dlatego, żeby nie dostarczać jeszcze dodatkowych argumentów przeciwnikom instytutu.